ten Power Mac, którego widzicie tutaj, posiada dwa fizyczne procesory. Mało tego, te dwa procesory są chłodzone cieczą. Tak, moi drodzy, mieliśmy w 2006 roku komputer, który sprzedawało Apple, który miał dwa procesory i do tego były one jeszcze chłodzone cieczą. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Power Mac to jest chyba jeden z bardziej wyczekiwanych przez was filmów, ponieważ ten komputer budził w was wiele zainteresowania. I zresztą bardzo słusznie, ponieważ jest to bardzo nietuzinkowy komputer z czasów, kiedy Mac był jeszcze Maciem. I celowo mówię tutaj takie zdanie, kiedy Mac był jeszcze Maciem, ponieważ w dzisiejszych czasach komputery, które nazywane są Macami, używają takiego samego procesora, jaki możemy znaleźć w innym PC-cie. Dawniej komputery firmy Apple nie korzystały z architektury x86, a korzystały z architektury PowerPC. Stąd też właśnie nazwa Power Mac od architektury PowerPC. Tak więc w dużym uproszczeniu, kiedy skompilujemy program na procesorze o architekturze x86, będzie on zrozumiały tylko dla procesora x86. Kiedy ten sam kod spróbujemy uruchomić na komputerze takim jak Power Mac, procesor nie będzie wiedział, o co chodzi, ponieważ dla niego ten ciąg zer i jedynek będzie zupełnie niezrozumiały. Tak samo jak nie możemy wziąć zwykłego Windowsa i zainstalować go na telefonach, gdyż telefony korzystają z architektury ARM, tak samo nie możemy wziąć zwykłego Windowsa i zainstalować go na Power Macu, ponieważ procesor nie będzie wiedział, co zrobić. Tak więc wtedy Mac był Maciem i nie dało się go 1:1 porównać do klasy PC-ta. W roku 2006, w którym Steve Jobs zaprezentował pierwszego Power Maca G5, był troszeczkę mocniejszy od ówczesnego Xeona. Przegrywał minimalnie z wydajnością z Pentium 4. Jednakże co Apple postanowiło zrobić, to wsadzić dwa procesory do takiego komputera. And you can't put two P4s together. Intel limits you from doing that, so you buy Xeons, right? So, this is what's gonna determine. Mało tego, te dwa procesory są chłodzone cieczą. Tak, moi drodzy, mieliśmy w 2006 roku komputer, który sprzedawało Apple, który miał dwa procesory i do tego były one jeszcze chłodzone cieczą. Gdyby tego było mało, komputer obsługiwał jak na tamte czasy astronomiczne ilości pamięci. Moja jednostka jest akurat wyposażona w 2 GB RAMu i o ile dzisiaj nie brzmi to nijak fascynująco, tak 2 GB wtedy na pewno robiło wrażenie. I naprawdę niesamowite w tym komputerze jest to, jak jest on zbudowany. Po prostu to jest niesamowite. Jest on wykonany z taką dbałością o detale, że aż w głowie mi się to nie mieści. Swojego Power Maca kupiłem jakieś 3 lata temu za 300 zł. I słuchajcie, dla tej samej obudowy warto było go kupić, bo ta obudowa, która jest tutaj za mną na przykład, ona też kosztowała 300 zł. A ona nawet w połowie nie jest tak dobrze i solidnie wykonana jak ten Power Mac. Swoją drogą, niektórzy ludzie na przykład robią właśnie mody z tych komputerów klasy PowerPC, mianowicie wyciągają bebechy od Apple'a i montują tam normalne pecety. Nie jest to proces prosty, ale wykonalny. Jak na tamte czasy też właśnie rewolucyjne było to, że ten komputer był fajnie zbudowany, bardzo modularnie. Przez ten plastik, który jest wsadzany w obudowie, robiło się tam kilka stref przepływu powietrza, przez co komputer mógł efektywnie chłodzić każdy ze swoich podzespołów. Żeby tego było mało, komputer posiada także kontroler dysków SATA. Swoją drogą myślałem nawet o podłączeniu do tego PC-ta SSD i rzeczywiście udało mi się podłączyć ten dysk,
Mimo to jednak komputer go nie wykrył, czego również się spodziewałem. No niestety kontroler nie obsługuje dysków SSD. Pewnie trzeba by było pokombinować z jakimiś przejściówkami lub mieć dysk, powiedzmy SSD z tamtych czasów, który byłby jeszcze na SATA 1. Karta graficzna, która znajduje się w tym Power Macu, to Radeon 9600 na złącze AGP. Pytanie za 100 punktów. Czy Power Maca da się używać w roku 2019? I odpowiedź brzmi: gdyby ktoś z was chciał używać tego komputera na co dzień, to jest to praktycznie niemożliwe. No chyba że edytowalibyście głównie dokumenty, to może. Ale sens takiego rozwiązania byłby co najmniej do zakwestionowania. Chodzi o to, że najnowszy macOS, który możemy zainstalować na tym Power Macu, to macOS w wersji 10.5. Nowsze wersje nie są już obsługiwane ze względu na to, że po prostu Apple nie skompilowało systemu na tą architekturę procesora. Na całe szczęście są jeszcze ludzie, którzy poniekąd zbierają oprogramowanie pod PowerPC, pod Maci klasy PowerPC, tak więc możemy pobrać parę programów, jednakże większość z nich już po prostu przestała działać. Mam na przykład zainstalowane Spotify, które kiedyś jeszcze, kiedy ja kupiłem ten komputer, działało i mogłem normalnie odtwarzać muzykę, teraz tylko dostajemy błąd. Tak samo, najnowszy Firefox, który jest skompilowany na tego Maca, to Firefox w wersji 43, czyli już, o matko, to jest naprawdę kosmicznie stara wersja. Safari, który jest zainstalowany na tym macOSie, jest totalnie nieużyteczny, praktycznie żadna strona nie ładuje się na niej poprawnie. Jedyne co możemy robić, to na przykład słuchać muzyki, bo pliki w formacie MP3 czy FLAC czy WAVE odtwarzają się względnie poprawnie. Tak samo jesteśmy w stanie na tym Power Macu odtwarzać filmy i co ciekawe, jesteśmy nawet w stanie odtworzyć filmy w rozdzielczości Full HD z nowoczesnym kodekiem i o dziwo komputer daje sobie radę. Oczywiście obciążenie procesora sięga wtedy niemal setki i komputer zaczyna się robić bardzo głośny, ale da się. Hej, nie każdy komputer tak stary jest w stanie otworzyć film w rozdzielczości 1080p i to jeszcze z nowoczesnym kodekiem. Szczerze mówiąc, próbowałem też skorzystać z internetu na tym Firefoxie i jest to koszmarnie ślamazarne przedsięwzięcie. Jak na przykład tutaj możecie zauważyć Discorda, spójrzcie po prostu jak on powoli działa. No jak sami widzicie, nie jest to w ogóle przyjemne doświadczenie, do tego są bardzo dziwne glitche, kiedy na przykład zaczynamy pisać, cała strona nam miga. Jakimś cudem byłem w stanie też wejść na Facebooka, gdzie wysłałem pozdrowienia nie antyfanowi. Dało się, jednakże cały proces wejścia na Facebooka i wysłania tego screenshota trwał chyba z 5 minut, więc nie wyobrażam sobie korzystać z czegoś takiego na co dzień. Próbowałem także odpalić YouTube'a, ale no to się praktycznie nie da nic tam obejrzeć. Przejdźmy do gier. Tak się akurat szczęśliwie składa, że parę gierek na Maca udało mi się zdobyć. Tak więc tutaj przed wami Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Tutaj gierka działa bardzo w porządku, no jest to gra bodajże z 2001 roku, więc no nie powinna być w ogóle żadnym wyzwaniem dla tego komputera, no i działa bardzo dobrze. Swoją drogą łezka wokół się kręci, och, tyle się nagrałem w tę grę, świetna była. Próbowałem odpalić Open Arenę, jednakże nie chciała się ona uruchomić. Smutna buzia. Udało mi się ściągnąć także Halo, które było skompilowane pod Maci. Jednakże no przez to, że niepraktycznie zdobycie oryginalnej kopii jest niemożliwe, a zdobycie skrakowanej wersji online jest chyba jeszcze bardziej niemożliwe, to zasadniczo mogłem tylko Halo zainstalować i nie mogłem go uruchomić. Ostatnią grę, którą udało mi się uruchomić, to jest Wolfenstein Enemy Territory. I tak, moi drodzy, o dziwo właśnie też była wersja skompilowana pod PowerPC. No i jak widzicie, działa ona całkiem spoko, chociaż miałem problem podłączyć się do jakichś tam nowych serwerów, mianowicie wydaje mi się po prostu, że napchali za dużo tych modów, no i po prostu to wszystko kończy się crashem. Oczywiście były też inne gry na Power Maca, był na przykład Warcraft 3, World of Warcraft również działał na Power PC, jednakże bodajże do dodatku The Burning Crusade, później wsparcie zostało porzucone.
No jak sami widzicie, jeżeli chodzi o granie na tym sprzęcie, no też nie ma jakichś specjalnie ekskluzywów, więc zasadniczo wszystko, co da się odpalić z wielkimi trudami na tym Macu, praktycznie będzie działało o wiele lepiej na PC-cie. Chciałem zrobić jeszcze dwie rzeczy, mianowicie chciałem odpalić na tym Macu Final Cut'a lub Photoshopa. Ale tutaj pojawia się kolejny problem. Problem polega na tym, że praktycznie nie da się ich kupić, przynajmniej nie w Polsce. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was ma jakieś programy na Maci klasy PowerPC i chciałby się ich pozbyć za symboliczną opłatą, to skontaktujcie się proszę ze mną na Facebooku. Okej. Ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna drobna rzecz. Mianowicie, o ile nie można zainstalować Windowsa, można zainstalować Linuxa. A Linuxa można zainstalować głównie dlatego, że jest to system w całości otwartoźródłowy, czyli skompilować go można dosłownie na każdą architekturę. Najnowsze, na co możemy liczyć, to Debian w wersji 8 lub Ubuntu 16.4 LTS. I tutaj warto rozróżnić, że akurat PowerMac posiada architekturę PowerPC 64, jednakże jest to starsza wersja tej architektury i ta nowsza, która jest w Debiany 4 PowerPC 64 ESL, nie jest po prostu obsługiwana. To są troszkę inne procesory i nie możemy zainstalować Debiana 9 ani w miarę nowych innych systemów operacyjnych. Wiele osób miało często problemy z zainstalowaniem Linuxa na architekturze PowerPC. Ja, żeby nie zaorać sobie tego macOS-a, którego mam tam, po prostu wypiąłem ten dysk twardy i wpiąłem inny. I w momencie, kiedy wpiąłem pusty dysk twardy, po prostu Mac stwierdził, że nie ma innej opcji, to się zbutuje z płyty. Zapytacie więc, no z Maslo, no to jak tam z wydajnością tego Linuxa, rozwija skrzydła? Nie. Linux na tej maszynie to jest taki przypadek, że to nie jest dobry pomysł w ogóle, tak z tego co zauważyłem. Pomijając, że jesteśmy skazani praktycznie na repozytorium Debiana, które ma skompilowane rzeczy pod architekturę PowerPC, tak wiele z tych rzeczy, które są skompilowane pod architekturę PowerPC, nie działa za dobrze, jak mam być szczery. Firefox w ogóle ma jakieś dziwne błędy, randomowo się crashuje, że niby naruszenie ochrony pamięci. Tak samo inne przeglądarki, nie wiem, wcześniej działał, potem zaczął się dziwnie crashować. Są w ogóle jakieś koszmarne problemy z wydajnością karty graficznej, tak jakby w ogóle akceleracja 3D się nie umiała odpalić. Myślę, że wynika to też z tego po części, że jest tutaj wsadzony stary Radeon, a ci z Was, którzy używali Linuxa, wiedzą, że stare Radeony bardzo kiepsko były obsługiwane pod Linuxem. Lepiej były obsługiwane przez własnościowe sterowniki, które znowu nie były skompilowane pod PowerPC, więc musiałem używać tych otwartych, non-free firmware'em. Bardzo dużo komplikacji i to, że tego komputera praktycznie nie da się używać na co dzień, to jest właśnie to, że był dziwny, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma pod niego softu. I nawet gdy ten soft skompilujemy, często nie działa on po prostu dobrze. Mimo wszystko powiem Wam, po tym eksperymencie z używaniem Linuxa, to mówię Wam, to się dziwnie zachowywało. Na przykład Firefox nie chciał w ogóle działać, a okazało się, że gdy odpaliłem program KdenLive do montażu wideo, okazało się, że nawet KdenLive działał w miarę płynnie i może nawet od biedy coś by się udało zmontować na tym komputerze, więc bardzo dziwnie się zachowywał ten komputer pod Linuxem. Niektóre rzeczy działały bardzo dobrze, inne działały wręcz tragicznie źle. Mam ciężką rozkminę, czy w ogóle warto się bawić w Linuxa na tego typu maszynie. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, to pewnie warto, ale no, z mojego doświadczenia no nie jest to po prostu jazda z górki. Chociaż w sumie, gdybym tam skompilował Gentoo, nie kuście mnie. Kernel to chyba, nie wiem, z 2 godziny by się tam chyba kompilował. Ech. Tak więc oto, moi drodzy, cały PowerMac. Jest to naprawdę ekstremalnie ciekawa maszyna i jeżeli kiedyś będziecie mogli ją wyrwać za jakieś śmieszne pieniądze, to tak jak mówiłem na samym początku, dla samej obudowy warto. A tym bardziej, że jest to mega nietuzinkowy komputer, bo po prostu
takich już nie ma. Dobrze, moi drodzy, wiem, że sporo się wyczekaliście na ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego Power Maca, możecie śmiało mnie pytać w komentarzach. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś z was ma soft na tego typu komputer i chciałby go oddać za niewielką opłatą, to bardzo bym prosił o skontaktowanie się ze mną na Facebooku. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!